Dzień dobry, cześć, czołem, witam was. Bardzo serdecznie, ja jestem Paweł i ze mną jest tutaj Madzia. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. I dzisiaj mam bardzo niecne plany. Oj, 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 takie nieco, że no, więc tak, magazyn na razie tak się prezentuje, bo tutaj z Pawłem troszkę podziałaliśmy. Dodatkowo ja tutaj nam... No a co, nie? Kto zbierał surowce i całą resztę? A, spadłem! Pociągnę cię za ogonek? No nie, widzisz, tutaj sobie... już miejsce zaklinania wstępne powstały, jeszcze nam brakuje 2, 3, 5, 7 biblioteczek. Jak zrobimy, to będzie można sobie zaklinać rzeczy. I właśnie tabliczki powstały. A dzisiaj, słuchajcie, mamy taki zamysł, bo ja przez przypadek znalazłam twierdzę jakoś podziemną, więc tam pójdziemy. Myślimy, że dość szybko to ogarniemy i zaczniemy tutaj budować schody do magazynu i na górze już powstanie domek. Domek? To miała być ten porządny... Willa. Porządna, niesamowita willa. No, to będzie. Super ekstra wypasiona taka, wiecie. No. Z dużą ilością plazmy, ciekłokrystalicznych ekranów i tym podobnych. Mhm. Dokładnie. No, ja ją znalazłam co prawda z dołu, jak latałam i surowce zbierałam, ale mi się wydaje, że ona będzie tam w tej wieży, wiesz? Tak? Dobrze. Tak mi się wydaje, tak odległościowo oceniam. No tam jest taka wieża, bo tam ostatnio w forcie byliśmy, no a tutaj jest taka wieża, więc myślę, że ona tam powinna być. Chyba tam jest ta wieża. Widzę, że jesteś przygotowana do walki, tak jak ja. Teoretycznie. Też a w praktyce wyjdzie tak jak zawsze. Znaczy, że ja będę piszczał, a ty będziesz bić, tak? Tak. O to ci chodziło? To no, sugerujesz? Możesz, no. Ty. A właśnie tutaj ta mini wieża. Wiesz co, ja sobie zjem może coś już. Pieczony ziemniaczek może. A to smacznego. Bo już troszkę zgłodniałem. Czekaj, ja pomogę to otworzyć. O, dziękuję. Idę, zobaczę najpierw co na górze, bo na dole to na pewno samo zło. Jak coś, to masz pochodnie, nie? No, jedną. Super. Pytanie, tam z drugiej strony masz przycisk, czy nie masz? Nie wiem. Mam. Masz? Dobra. Mam, nie, ale jak coś, to też mam kilof, to wiesz. Ja właśnie tak słabo, kilofu też nie wziąłem. Okej. Nieważne. Nie zagłębiałem się w szczegóły, nie? Tak. Stąd, że nie możemy sobie widoki popodziwiać. Ty czekaj, bo mam w zadaniach wyrosnąć dwa grzyby, nie? A my nie mamy czerwonych grzybków. W ogóle na kolejny odcinek idziemy do Neteru. Czy będziemy mieli dom, czy nie? No co ty? Nie chcesz, Paweł, tam do środka spaść? Tu. Gdzie? O tu. Weź tak hopsnij sobie na środek. Kopacie! Przepraszam. Swieczką cię chciałem tutaj. Świeczku, uważaj, bo jak cię mieczem pogłaskam, to poczujesz do końca życia. Śmiało. Czekaj, prosisz. Przepraszam, już nie, zostaw mnie. Zostaw, nie bij. Nie w twarz. W dupę dostałem, proszę cię. No i dobrze ci, widocznie lubisz. No. O rany. Ale mnie teraz... Ej, ludzie, patrzcie teraz. Ej, jakie czerwone poślady mam, o nie. O rany, jeszcze mi się zrobiła jakaś wysypka na nich. No i dobrze, zaraza cię dotknęła. To straszne. Ej, czy to będzie portal do Endu? Wziąłeś? Patrz, jakie czerwone pośladki, patrz. No i dobrze, i jeszcze widzisz? Masz te wypysk. Zielone syfy. Zielone syfy mi się zrobiły, straszne. A dlaczego tu nie ma potworów? Ja pożyczę. O. Co pożyczasz? Niech ci się nie obrazi. Książeczki. Idź sam na górę, chodź. Ja nie mam pochodzi za bardzo, wiesz? O, a tutaj nic nie ma, dobrze. Ja ci pół nie dam. Co tam kradniesz? Nie, nic nie kradnę, tylko potrzebuję. Ale wielka biblioteka. To możemy zrobić tak z 10. O, Endermana aż od razu słyszę. Co, jak to? No, nie, bo miałam dźwięki ściszone mocno. Ja też mam bardzo ściszone dźwięki i nie słyszę. Teraz sobie już podgłośniłam, dobra, sama sobie pójdę tu na górę, zobaczę co tu dają. Nic nie da, a gdzie jest skrzyneczka? Tam jest skrzyneczka. Dobra, czeka, muszę trochę coś, jakieś badziewie siedzi. Gdzie jest badziewie? Kto tam siedzi? Dobra, zabieram sobie całą. Jakieś tu? Badziewie, słuchaj. A, to jest Baśka. Widzę, to jest Baśka. Szytul. A za nią jest żołnierzyk ten. Cześć, dzień dobry. Ja Paweł, co ty grasz? Co? Przepraszam. Co ty grasz? A, ty. Podejść tu. Ty jakiś żołnierzy tam widzisz, jestem ciekawa, w co ty grasz dzisiaj. Znaczy chciałem powiedzieć pana zombiaczka. Aha, okej.
Chodźcie, żołnierzy jakiś widzisz, to się zaniepokoiło, masz srogo. Dobra. W życiu zupełnie, to jest masakra. O, Jezu, to ktoś... mi wystarczy. Jezu, ja się przepraszam. Proszę cię bardzo. O, rany. Coś jest. Znalazłam swoje drzwi do Narni. Wiem, widziałem takie, tam nic nie ma, nie? Mhm. Wiecie. Poczekaj, mam straszny mieczyk kamienny i walczę z potworami strasznie. A, to jest Klasia. Auć! No nie, no proszę cię, ja już ją podbiłem, dlatego tak ci łatwo poszło. Czekaj, bo tu zenonów pełno. Mamy fontannę. Na pewno źródło uzdrowienia. O, creeper. Cześć. Uważaj, bo wybuchnie. Będzie kabum. Dziękuję. Nie będzie inaczej. Tu jest czerwony grzybek, chciałem powiedzieć. Ja słyszę pająka. Gdzie? Tu. O, zabieram. Szeńba. Zresztą to jest może drugie zejście w dół. Tam jest jeszcze creeper, to czekaj, ja tu powalczę. To ja będę zbierał grzyby. Ale już mamy, po co ci więcej? Tak, wiesz, na znieczulicę. O, skrzyneczka. I jeszcze jeden grzybek. A nie chcemy zrobić grzybiarni jakieś? Ej, w ogóle nie masz jakieś więcej pochodni, może tak zapytam? Zostało mi 7. Dobra, to będę trzymał się bliżej. A tu nic nie ma. Dajcie grzyba. Wiesz, że to trudno się leczy. Znaczy, w sensie, wiesz, na dupie mam takie coś. Takie te zielone, takie, wiesz, śmieszne, nie? Teraz nie wiem, co się z tym dzieje. Zaczyna mnie swędzić, wiesz, i się boję. Halo, jest tu ktoś? Nikogo nie ma? O, jest krzesiwo. Basia, jest. Krzesiwo znalazłem. Zbieraj. Tak, które po ciemno. O, tutaj znowu ściana jest. Ale słuchaj, są schody. Auć! Jest ściana, więc ja mnie... Ja bym ci sugerował też, żeby rozwalić tą ścianę na przykład. To sobie rozwal. Ja tu mogę spawner Basiek na dole, wiesz? O, jest tu przejście. Znaczy, wiesz co, ja mam problem tego typu, że ja mam bardzo miękką łapkę. To jest z jednej strony. Miętką łapkę mam. Jajka, diament znalazłam, uhuhuhu. Jest tam coś? Cześć. No tak, było. Cześć. Nie, mam miętką łapkę, nie mam czym bić po prostu, wiesz? Mhm. Jakbyś miała kilo w kamieniu chociażby ten... sobie... Nie, ja mam jeden i mi się właśnie pochodnie skończą. Bo mam tylko i ostatnią pochodnię. To są strzały. Zabieraj te pochodnie z powrotem może. No jak zabieraj, potem będę, myślisz, wiedziała, czy ja tu chodziła, czy nie? No to znaczy nie, zostawiam pochodnię taką, wiesz, na wejściu jakąś tutaj. No co ty sobie zbieraj, jak chcesz. O, badziewie słyszałem. Dobra, chodźmy. Tu niedopełnione drzwi widzę. W ogóle tutaj teraz ciemno, źle będzie biegać. Wow. Co się dzieje? Dobrze, jest wszystko. O. Widzisz, skrzynkę znalazłem. O! Szmaragdy i wiaderko znalazłem. A tutaj? Wiesz co, a z racji, że ja tu prawie nic nie widzę, ja bym stąd się już o, cześć Basia. Ewakuowała do domu. Nie, wszystko widzę. O, pochodnie, znalazłem dużo pochodni. Czekaj. O, węgiel znalazłem, tylko nie mam drewna. 33 pochodnie znalazłem. Dobra, możemy iść dalej. No to chodź i daj mi pół. Czekaj, ja tu w ogóle widzę światłość jakąś. O! O, znalazłem 3 pochodnie, cały majątek. O, wiesz co, mam do ciebie kilka, jakbyś chciał, tak by the way. Tak, dziękuję. No, czekaj, to byśmy chodź. Tu schodzili. O, tu jest jakaś skrzyneczka. Znowu te nasiony. O. A tu nie ma przejścia, czyli tu też właśnie na dół. Dobrze. Już idę. Słyszę kurczaka. Jestem jeszcze niżej. No co to? Są dwie skrzynki. Złaziła, żeś tam... No ja wiesz, tutaj oczekuję portalu do Endu, chociaż niekoniecznie on tu może być. Jezu, ale ty żeś poszła daleko. Ja jestem na dole, już właśnie wyłażę. A tutaj coś tu badałaś, czy nic nie badałaś? Nic nie ma. Tam też nic nie ma. A tu postawię, że tu byliśmy. Of! O, dobra, myślę. To pójdę tu. Jest, znalazłem miecz! Żelazny! O, będziesz walczył. Będę walczył z miciem, znaczy tygryskiem. Te melony znalazłam i łopatę. Super. Znaczy, że mam dwie pochodnie, to postawię tu przy wejściu. O, tu. Dzień dobry, a tam już wszystko zbadane, tak? Tak, tam byłam. Tu też byłem. Tak? Tak. W ogóle tędy jest przejście. Tu coś, gdzieś ktoś, nie? A tam? Byłem też, już zabrałem. Tam właśnie mieczek był. A dlaczego skrzynek nie zbierasz? Przydadzą się na przyszłość. Aha, no dobrze. Tu byłeś? Byliśmy wszędzie już.
Dobra, musimy to teraz na górę. stąd wychodzić powoli. I tam było jeszcze jakieś przejście gdzieś, jedno takie. Chyba tak. W dół. Taki na początku samym. A tego to ja już nie pamiętam. Które pominęliśmy. Czekaj, tu jest nie, tu wyjście. Coś ciemno. Daj pół pochodni. Czekaj. Masz jedzenie za... O, dobra. Taka wymiana. Dobra. W ogóle jak gdzieś tutaj... Za jedzenie zawsze się sprzedam. No, no. A tu mówiłeś to zejście w dół? Sekundka. Przerzucam sobie niektóre rzeczy. Już, gdzie? Skrzynka tam, tam, tam. A chlebek mi dałaś, dobra. Tak. O, tu masz zejście w dół. To o tym mówiłeś? O, o właśnie. To jest te drugie zejście w dół, które mówiłem. Które myślę, że warto... Może to wykopać? Łomotnąć? Łomotnij, to zobacz, co tam jest. Dobra, nie łomocz. Już widzę. Ja myślałem, że to jest jakieś tajne przejście, wiesz, że coś tam jest. To nie ta gra. Czekaj, gdzieś tu było coś jeszcze. Jeszcze widziałem takie zejście w dół, które nie oświetliliśmy. I tutaj patrz, a nie, ja tu byłam, tu była skrzyneczka. O, tu jest jakieś drzwiasy. A tu? Otwórz mi się, pytam. O. O, tutaj chyba nie byliśmy. Bo tu jest ciemno. Chyba wróciliśmy. Tu jest ciemno, halo? No idę, idę, tylko nie wiem... I tam po drugiej stronie też jest ciemno. O, tutaj zobacz. Tu byliśmy, dobra. Tutaj widzisz? Ups, drzwiczki. Tu mogło nas nie być. Nie nadążą za drzwiami. Nie nadążą za drzwiami, no Holender jest. Idziemy. To tam będzie skrzynka na dole. Czekaj. O, badziewie słyszę. O, patrz, jakie zejście. Jeszcze głębiej. Masz otworzyć? O, dziękuję. No. Skrzynka. O, pszenica. Chlebuś. Dobra. Skrzynkę możesz wziąć? Zaraz wezmę. No poczekaj, mam tu porek. Co tam? Co lejesz? Nic, oni mnie leją. Dobra. Pości. Jaki ty masz ten kilof? Diamentowy. A my nie będziemy brali tych drzwi? Może? Masz sobie weź ten żelazny dla ciebie. Dziękuję. Jak chcesz, to bierz. W sumie mogą się czegoś kiedyś przydać w przyszłości. No nie? Nie? Gdzie byśmy mogli je ulokować? No właśnie tak mówię sobie, kurczę, no po co marnować żelazo, to wiesz. Wiem, że tego żelaza jest dość dużo pod ziemią i łatwo je znaleźć, ale... Tak czy siak bym zabierał. A dobra, zbiorę to. Tam jeszcze coś jest. Oczywiście mi się znowu pochodnie skończyły. Zresztą jest łatwiej, bo nie muszę otwierać drzwi. Po prostu je wyważam. I tam po drugiej stronie było, co nie? No, ja właśnie tutaj jestem, to jakbyś przyszedł pooświetlać, bo ja tutaj mam dwa creepery do walki, to wiesz. Niech rozumiem. O, dobra, już jedno martwe leży. O. Mamy brodawki neterowe, a mam zrobić hodowlę brodawek. No widzisz? Widzisz? Idę. Światełko, proszę. O, dziękuję. Światło nadziei, normalnie. Paśka. Nie byłem nieprzygotowany, przepraszam. Nie. Idź ty walczyć, bo ty masz lepszą zbroję, ty masz mieczyk, wiesz. Ja mam w ogóle zbroję. Ty masz w ogóle zbroję właśnie. A właśnie, ja nie mam zbroi w ogóle. Jest siekierka dla ciebie, jakbyś chciał. Siekierka jaka? Żelazna. Chcesz? Mam żelazo, ale daj mi. No. To znalazłam, to trzymaj. Chętnie pozasysam. No, to wciągaj. Tu jeszcze coś będzie, tu chyba już... A nie, tu a te jeszcze. Kraty, te kraty możemy też wziąć? Chociaż nie w sumie. Możemy. Możemy, tylko ja się pytam po co. Nie, żeby ci zrobić... Dobra. Uhuhu. Nie, nieważne, nic nie... Nie było tematu. Znowu mam węgielek. Nie było tematu. O. Dobra, tu byłam. O, coś zobaczył. Co jest? Nie, ja czekaj, się nie wychylam. Jezus Maria. A mi się ciepło zrobiło. Dobrze chyba, nie? Się nie wychyliłem, a tam ten, a ty idziesz. Mówię sobie, o kurczę, zaraz zostanę kopa w plecy pewnie. No tyle razy, co ci chciałam kopnąć i nie kopłam, bo się powstrzymałam, to jeszcze będziesz mi wypominał. Zobaczysz, że w końcu kopnę. Zobaczysz, że w końcu kopnę. Ach, ta złośliwość. Czekaj, ja muszę wziąć pochodnie, bo ja nie wiem, gdzie my chodzimy, gdzie nie chodzimy. No właśnie, tu jest strasznie ciemno, ja nie wiem, czy widzowie coś będą w ogóle widzieć. Ja nie wiem, gdzie ty poszłaś w ogóle teraz. Na dół. Na dół i znalazłam kurczaka samotnego. Czekaj, bo tu jest nicość. Samotny kurczak? Tak. Pytałeś, gdzie mamusia, czy coś? Ja, nie interesuje mnie to. Nie interesuje mnie to. Czekaj chwilkę. O, znalazłam... Tutaj, o, cześć. Tam już... A nie, to ja w ogóle innym wejściem weszłam, wiesz? Jak ty, co ty gadasz?
No, serio. Ja pierdzielę. Wow, zamknęli mi się przed twarzą. Kurde, nie, rozpiżdżę te drzwi. Ale żelaza dużo tutaj mamy. Już sporo nazbierałam. W ogóle mamy 24 skrzynki. No to jest też zejście w dół. Szkoda, że nie było, słuchaj, zadania, że zbierz ileś tam skrzynek, nie? Skarbów. No ja stamtąd przyszłam. Jezus Maria, no. Ja. Ja tak patrzę, coś tam chodzi takie malutkie, mówię sobie... O, już malutkie. Nie, bo przede mną tam było, przede mną tam stoi. A to kurczak, dobra. No kurczak, ja myślałem, że to jest ten mały zombiaczek taki. Mówię sobie, kurde, muszę uważać, nie? Bo on taki szybki jest. A jest też i zombiaczek na kurczaku? A tu nagle mi się ten... Z krawędzi mam ekranu... Mam 8 pochodni! A tu nagle z krawędzi ekranu mi wychodzisz, no proszę cię. No a skąd indziej miałabym ci wyjść? Ja tu jest jeszcze zejście niżej, wiesz o tym? Weź to świetle, bo ja nie wiem, gdzie ty byłaś już. Podejrzewam, że gdzieś byłam. W zejściu niżej. No drzwi są otwarte chyba jakieś tutaj, tu musiałaś być. A one są niektóre same otwarte, same z siebie. Same z siebie? Ale tam tu byłam, tak, chodź. To ja tu zaznaczę pochodnie, że tutaj świeci. Dobra, my byśmy może próbowali wrócić do domu, co? Co ty? Musimy tutaj dobrze spenetrować wszystko. Ja bym sobie, wiesz, domek zbudowała. Ja też bym sobie zbudował domek, ale... Wiesz, lochy są ważniejsze. No tutaj loszki bylimy. Są bardzo ważne. W ogóle ja te lochy to bym rozebrała. Bo tutaj patrz, ile jest cegły i niepotrzebnie my przetopiamy tego całego. Stone. W sensie, kradzież taka, mówisz? Tak. A tutaj masz jeszcze, są te zielone cegiełki ładne. Jakie ładne, no proszę cię, to trzeba umyć przecież. Tam. Myłeś kiedyś cegły? Oczywiście, że tak. A no, jak budowałem dom. No. Każdą a teraz pytanie, którym ty do domu? Aha. No jakoś, wiesz, jak szliśmy, to się nie zastanawiałam, którędy idziemy. Chyba tutaj chodź. Widzisz, bo tu jest przejście. O, musisz, od fontanny musisz iść. Dlaczego od fontanny? No bo fontanny były centralnym punktem odniesienia. Tak? Tak. I później się szło dalej. A to ja nie wiedziałam. Widzisz, ja pamiętam. Nie, nie, tędy, tutaj. Jak już. Do góry, o. No, grunt, że jesteśmy tutaj. Coraz wyżej, wiesz? Widzisz? O. Widzisz, bez mnie to by się zgubiła. Wiesz co? Potrzebny ci prawdziwy tygrys. Nie, no ja się właśnie zastanawiam, bo żaden mężczyzna nie ma orientacji w terenie. Bo ja nie jestem mężczyzną, jestem tygrysem. No, no, dobrze się przyznałeś. Czekaj, zrobię z tego wstawkę i wrzucimy na Facebooka. O nie. Ja nie jestem mężczyzną. Kurde. Zrób sobie taką koszulkę. Ja nie jestem mężczyzną, jestem tygrysem. Tak. To jest dobry pomysł. I wyślij mi taką, będę miała w czym spać. Dobrze. Jestem mężczyzną, jestem tygrysem. No co, chwytliwe hasło. Już a, ale wiesz co? To i tak nic z tego, że my mamy te brodawki. Bo nie mamy sol sandów. To tylko rośnie na to. To ma brodawki, ten ma, wiesz? No. Wiesz, przypadłeś mów, czarownic. Mów za siebie. O. Idę sobie. Mówię. Idę sobie, porządki będę robić. A, te owieczki już tam zostaw. Ja idę, bo tam mam dużo bardzo różnych rzeczy właśnie. Muszę ten śmietnik wywalić cały. Z siebie. Muszę z siebie zrzucić trochę. O, już jest. A gdzie? Grzyby są tam. O. Gdzie masz grzyby? Tu masz grzyby w śmieciach? U NPC-ów są grzyby, wiesz? Jak u NPC-ów? Czemu grzyby im zostawiłeś? No w domku zostały tam, no bo tam wszystko jedzenie zostało, nie? Nie rozumiem. To jest bardzo dziwne. Diamentów bardzo dużo mamy. To jest taki zużyty mieczyk, tego tutaj wrzucę. Nie wiem, skąd tam mam tutaj. A nie, łopatkę żelazną mam. Dobra, to tutaj zrzucę tą kamienną. Bo przetopiało nam się to, bo przetopiało nam się wszystko za to. Wiaderko trzymasz, gdzie trzymasz? W żelazie. W żelazie, dobra, żelazo, wiaderko. Drzwi dorzucę swoje. Pięć skrzydeł. Okej. Okay. O, tu są te. Jeszcze to zostawię. Gdzie bym to podziała? Diamenci nie znalazłem gdzieś. Fajno. Czemu tu kurczaki... Co robisz? Żeby się był samotny. O, cześć. Od razu mi lepiej. Domyślam się.
Dobra, to się przyda. Panie kurczaku, chodź pan tu. Dzień dobry. Dzień dobry. Kurczę. Się na mnie patrzy. Normalnie jak mój kot. Tak samo. Może cię polubił. Znaczy nie, mój kot mnie nie lubi chyba, wiesz. No każdy kot swojego właściciela, nie? Zobaczmy tylko. Gdzieś tu żarełko było. Nie widzę teraz. To jest żarełko? Nie, to jest swój. Idź stąd. Tu? Tu? Czekaj, gdzie ty jedzenie trzymasz? No mówisz, że u NPC-ów zostało, bo jedzenie będzie w domu w lodówce, no panie. W znaczy lodóweczkę będziemy robić taką specjalną, tak? Mhm. Brzmi dobrze. Brzmi dobrze. Aha, pszenica, to też u tych jaśków, dobra. Tak, u jaśków. To ja to zostawię. Tutaj... Nie chcesz, możesz przynieść. Już powoli no, znosić. Tak, powoli, ewentualnie myślę nad tym. Czekaj. Zjem sobie najpierw. Spoko, weź tam się popróżnie. A, bo on pełny jest, dobra. Krzesiwo jeszcze mogę wrzucić, czekaj tutaj bliżej. To krzesiwo jest chyba w żwirze, nie? No w żwirze. Krzemień, nie, krzemień, ja mam krzesiwo. Krzesiwa nie ma w ogóle. Bo ja znalazłem gotowe krzesiwo już. Ready, steady do podpalania. A czekaj, bo jeszcze zgniłe mięso ma. A, zapalniczka w sensie, że znalazłeś. No tak, zapalniczka. Toż to przecież mówię. Słucham, słucham. Poniekąd. Słuchają, słuchają. O, dziurka. O Jezus Maria, gdzie mi no, kupisz pode mną? To gdzie stajesz, jak ja buduję, ja wiedziela, o. No weź. O. Ja sobie idę po jedzenie. Idź, idź, przynieś. Jedzonko się nada na jedzenie. Coś. Troszkę będę podjadał sobie po drodze, jak będą jakieś dobre. Okej. No i tu pilnuję. O kurczę, aż tyle tego jest? No trochę tego się nazbierało. Złote jabłko nawet jest elegancko. A gdzie się napotoczyło? Dobra, i tutaj można zrobić, tak? O. Idziemy. Niestety, ależ się to będzie tunia. Niestety wszystkiego nie wziąłem, bo jest stanowczo za dużo. Nie byłem przygotowany. Trudno, potem się zabierze. Składy działają już, czy jeszcze nie? Działają. Tak? Banza. Już nawet wyglądają. W takim bądź razie. Momentos. Gdzieś tutaj zrzucę parę rzeczy, bo niektóre tu niepotrzebne są. Na przykład nasionka. Pszenicę też tutaj wrzucę. Do tej skrzynki. I jedzenie gdzie dajemy? Nową skrzynkę postawić gdzieś taką randomową, czy do tutaj tej? A mało masz tych skrzynek postawionych, że się zapytam? No właśnie nie wiem, którą wybrać. Za duży wybór jest, wiesz? Nie wiem, wylosuj. Pozostawię tutaj. Jak pistolotka czy coś. To loto? Dobrze. Okej. Okay. Dynie gdzie ci dać? Bo dynia to nie jest jedzenie takie do końca. A tutaj dorośnie, gdzie jest trzcina. Cina, dobrze. Cina. Myślę, że się tutaj nada. O grzyby, tym grzybnie też tu jest. Ja bym dała. O, i tu mi to otwierasz nieładnie. O, już. O, oświetlam. Czekaj, patrz, jeszcze tutaj mam przecież. O, ale... Co ty tam masz? Jeszcze tu jedzenie przecież, dobrze. Jabłuszka tutaj wrzucę. Chlebek tutaj wrzucę, nie potrzebuję tego jedzenia nosić przy sobie. Dobra. Dosłownie obok obuwia, wiesz, że dam jedzenie. No okej. Okay. Czekaj, bo tutaj będzie, to bym chciała. W sumie tam były moje wcześniej takie skórzane trampki, których już nie noszę. Zaśmierdły troszeczkę. Ale tam obok jedzenie trzymam, jakby co, jak ktoś pyta. Ja skrzynkę zabrać oczywiście im, nie? Bo oni nie tak nie potrzebują. Tak, zabierz. I łóżka przynieść, będziemy spali na razie w magazynie, bo już noc idzie. Tak? Tak. No, będzie romantycznie. No, bardzo. Wiesz, ten zapach wszystkich palet, tych wszystkich śmieci, no. Mhm. Spocony tygrys. Tak, nie mężczyzna tygrys. Tak, nie mężczyzna, tylko tygrys spoconego mężczyznę, dobra. Wydało się. Tak. Będzie wstawka. Będzie. Dobrze.
To ja może będę... tak. No ty łóżko chodź stawaj tu. Idziemy spać. Czekaj, ja najpierw muszę tutaj śmieci. A w ogóle jak tutaj... A, potwory mi tutaj powiedzą. Nie wejdą, kładź i idziemy spać. Chwilunia, czekaj, bo tutaj muszę... Kurczę, jakbyście się wyprowadziły stąd. Gdzie ci to dać? Ja. No nie, no tutaj pod ścianą. No, na razie tu pośpimy. No i co mi zajęłaś łóżko, no? Ej, nie mogę zająć. O, teraz. Bo klikać zdjęć trzeba. Nieprawda. Prawda, prawda. Wszystko pod kontrolą było. Masz kurczaka. Ty z kurczakiem spałeś. Z kurczakiem spałaś. Nie, ja nie, ty. No wiesz, robisz za poduszkę. Bardziej po twojej stronie był. Chciałem powiedzieć. Wiesz co, idź te drzewka powycinaj, jak możesz tam. A ja tu robię nam koncepcję. Sekundka, tylko wypróżniam się szybko. Dobra. Z rzeczy, z ekwipunku oczywiście. O, rany, ale że narosło ich tutaj. Wszystkie ściupać, które ściupać? Wszystkie. Te przed domem... Ty robisz koncepcyjny już mieszkanko, tak? Tak. To jest wejście tutaj? Teoretycznie tak. Praktycznie się zobaczy. Aha, no bo tutaj byśmy musieli zrobić jeszcze altankę jakąś taką przedłużoną. No to tutaj z tej strony planuję, takie tam. Jakby co, to ja zerkam na drugi monitor, bo tam taką koncepcyjny pomysł zrobiony. Tak, Paweł ma na monitorze, ja mam w głowie i to są całkowicie dwie różne rzeczy. Czekaj, bo jak będzie to tu, a będzie tam. Powiedzmy, że tu zamkniemy tak, na razie wstępnie. Tak, tak, oczywiście. Od razu wiem o co. Czekaj. Ja może będę tutaj nakrypał. Rypaj. Ja tak myślę, jak te schody tutaj umiejscowić, bo tutaj chcę schodki zrobić, podejrzewam, że tu będzie za wąsko. O, no dobra, zaraz zobaczymy. Jak te kurczaki się u nas ładnie zadomowiły? Widzisz, podoba mi się. To dobrze, będziemy mieli zwierzątka własne, prywatne. A ty mówisz, że z czego ty chciałeś? Z drewna podłogę, tak? Podłogę z drewna chciałeś. A ja się już nie liczę? Nie. No jak to? Idź stąd! A. Przeszkadzasz w budowie. Będziemy mieli swoje zwierzątko, nie? A ja... Te kurczaki ci hodować. Dobra, już idę. Czekaj, jeszcze wyżej będzie musiało być. Ty robisz schody do mojego prywatnego apartamentu, tak? Tam. Bo jednak będziemy nocować na górze, wiesz? Się rozmyśliłem, nie będziemy spali tutaj na dole. Nie, no to fajnie, cieszy mnie to. Cieszę się twoim szczęściem. A nie cieszysz się moim cieszniem? Tak, raz, dwa, trzy. Tak po polskiemu? Tu dotąd trzeba... O, to jeszcze wysoko będzie. Jakby to... A, dobra, to się potem zrobi się. Jak ci idzie ścinać drzew? Tak standardowo, a co? Nic, bo już zaraz odcinek kończymy, ale mamy dobrze, zaczęliśmy budować sobie dom. Dobrze, to my znaczy inaczej, fundamenty już widzicie mniej więcej, jak to będzie wyglądało. Czy my poza odcinkiem coś spróbujemy jeszcze coś ogarnąć? Tak, my go wybudujemy ewidentnie poza odcinkiem, bo tu będzie masę roboty. Na kolejny odcinek my postaramy się zdobyć obsydian i pójdziemy do netheru, bo potrzebujemy, żeby wyhodować te brudawki i soul sand. Chyba, że gdzieś jest tutaj na świecie, a my o tym nie wiemy. Nie, w sumie no, z tym budowaniem to faktycznie dobry pomysł, bo to będzie naprawdę bardzo, bardzo długie. To byśmy musieli rozbić na pewnie 10 odcinków co najmniej. O, stwórz stół do zaklęć. Ja zrobiłam to już ten. Dwa rodzaje grzybów nie było. Uzbrojenie diamentowe jeszcze nie mamy, chociaż już nas chyba stać. Znaczy wstrzymamy się, na razie nie potrzeba. No i budujemy właśnie te bezpieczne schronienie obecnie, no. Więc jest idealnie. Widzisz, miał być bezpieczne, a nie ładne. A co, nie można tego i tego połączyć? Teoretycznie. No, w praktyce wyjdzie jak zwykle, nie? Podejrzewam. O, zrobić tutaj pod schodami taką komórkę, wiesz? Tak będziesz jak Harry Potter. O. No czekaj, ja nie chcę być jak Harry Potter. Czy widzisz u mnie petardy na czole? Znaczy w sensie ten, jak to się nazywało? Co nie miał? Wiem, masz czapkę. Strzałę. Strzałę? Nie, czekaj. Strzały, błyskawice. Piorun. Błyskawice miał. O! Nie petardę. Tard? Nie miał petardy.
Delikatne. Dobra, panie, chodź, kończymy. Pomyłeczkę, pomyłeczkę. Gdzie ty jesteś? Sekundka, bo tutaj... Tam biegasz. Kusuję. No czekaj, to ja przyjdę do ciebie, o, przy okazji ci pomogę i będziemy kończyć. Ile sadzonków? Tylko nie sadzaj nowych, bo na razie wystarczy, bo tutaj ma być wykarczowane. Mam już, widzisz, kwiotko do naszego nowego domku. Super, to jeszcze doniczki trzeba będzie zrobić. A nie możemy ukraść z wioski? Ale oni też mają mieć godne warunki bytowania, nie? Mają, tak, wystarczy. W sumie nawet można ściany zabrać. To nie jest konieczne. Niby. Pomogę ci, kwiatek jest lepszy. Nie, tam było drewienko jeszcze. Tak? Aha, dobrze. No. Dobra, no to kończymy w takim razie. No, zwiedziliśmy chyba w 100% to twierdzenie. Nie, czekaj. O. No, próbuj. Co? No patrzysz. Nie. No patrz. Zmienię sobie perspektywę, żeby lepiej widzieć. A ja nie, a ja sobie tylko. Tak ładnie, o, tak mi dobrze cię widać. No. Dobrze. No, więc twierdza podbita, domek zaczęty w budowie. Na kolejny odcinek powinien być, więc będzie git. Tak więc my wam bardzo serdecznie dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Ze mną był Paweł. Cześć. Dzień dobry. Było nowe statko. Tak, statko nowe kurczaków było i byłam sobie je. Tak więc dziękujemy i do zobaczenia niedługo w kolejnym odcinku. Tak, bierzemy się do budowania. Trzymajcie się, pa.